Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Drinkend, czyli Drink na Weekend dla portalu WLC. Poprzednio pokazywałem Wam kilka drinków, i męskich, i damskich, bądź jak kto lubi, damsko-męskie. Dziś pokażę Wam kolejnego drinka z rodziny, w cudzysłowie, shortów. Będzie to kajpiroszka, zwana potocznie rosyjską siostrą kajpirini. Jeśli chodzi o wykonanie tego drinka, jest naprawdę banalny. Wystarczy do niego tylko trzy składniki, ewentualnie czwarty. Może to być napój typu Sprite albo 7-Up. Zaczynamy sobie od połowy limonki, przekrojoną na ćwiartki, którą wrzucamy do szklaneczki typu whisky. Następnie dajemy dwie bądź trzy kosteczki brązowego cukru. Ja w tym wypadku dam trzy, bo te kostki są takie niewymiarowe. Ugniatamy sobie madlerem. Taki macie w domu. Może to posłużyć trzonek od młotka do ubijania schabowych. Tak, aby sok z limonki puścił, nie przyciskamy mocniej, gdyż w pewnym momencie limonka może stać się bardzo gorzka. Całość zasypujemy kruszonym lodem lub bardziej rozdrobnionym. Tutaj sobie przygotowałem wcześniej. Szklaneczka może być do końca napełniona lodem i dajemy wedle uznania czystej wódki. Czy 40, czy 50, kto jak woli. Ja tutaj dam około 60, o tyle akurat mi zostało się w butelce. Całość jeszcze sobie przemieszamy tak, żeby się wszystkie składniki połączyły ze sobą. Jeżeli ktoś lubi mocniejszy, możemy podawać w takiej formie. Jeżeli ktoś by chciał troszeczkę słabszy, możemy dolać do tego odrobinę Sprite'u. Dekoracja standardowo, może być to limonka, może być pomarańczka, może być cytryna. I w takiej formie możemy swoich gości zachwycić naprawdę banalnym drinkiem. Życzę smacznego.